Dlaczego tak mi robicie pod górkę, jak was tak dobrze traktuję? Rozdupcę zaraz ścianę i pójdę spać, tylko nie drzwiami, tylko przez tą dziurę w ścianie, co ją rozdupcę. Expasito, wyjazdowy mecz. No, Śląsk-Wrocław, zajebiście mocny klub. Może być ciężko, ale wiecie co, powiem tak. Wiecie co, chłopaki, grajcie na luzie. Ja im wpuszczę taką piłę w głowę, że ja też mam wyjebane na ten mecz. Chill. Panowie, grajmy swoje. Macie szansę. Obecna forma. Oni kurwa raz tylko wygrali. Tak to samo remisy. Jak wywieziemy stąd punkt, jestem zadowolony. No a wiadomo, no proszki nie biorę. W ogóle takiej opcji. Bawcie się dobrze, jedziemy z tym. Widać, że jest piąta kolejka, a oni już siedzą kurwa w tym sezonie. Kurwa mać, no. Ja pierdolę, no. Przecież to za chwilę się wymknie spod kontroli. Dobra, ja mówię bardzo ofensywna. Polecenia, szybkie centry. Więcej swobody, rajdy między obrońcami, większa szerokość. To się musi kurwa udać. Innego wyjścia nie widzę. Dawajcie, panowie. Środek, środek mu graj. Kurwa, Koper, proszę cię, bracie, no. Co to? Śląsk, można powiedzieć, te remisy wywalcza cały czas. Boję się, że tu końcówka będzie jakaś, kurwa, wiecie, gremlin nam wejdzie. Tak zwany piłkarz gremlin. Strzeli nam bramkę. Ofensywnie, jazda, jazda, Rakoczy, Young, Young, Young. Young, co ty, kurwa, robisz? Young! Young, ja pierdolę! Nie, ale byłbym bohaterem. Kurwa, Young. 0-0, wydaje mi się, że to taki mecz, że jakbyśmy razem połączyli siły, to ktoś by strzelił tą bramkę. No trudno, to ciężki mecz. Chłopaka nam też mocno kryli. Dojeżdżali tam w szatni, już ktoś mu powiedzieli. Inaczej wyszło na tą drugą połowę. Legia przed nami, 3 punkty. Ex-aequo Lechia Gdańsk, Jagiellonia, punkcik za nami. Oczko, też Pogoń. Stal Mielec z Zagłębiem Lubin, 9-8 punktów. Górnik Zabrze, finową dziesiątkę zamyka Legnica. Miedź, oczywiście, Śląsk, Wrocław. Raków, Poznań. Poznań obok siebie, Warta i oczywiście Ole. Nie idę nawet na konferencję, po takim 0-0 to nie ma o czym gadać. Ile mamy? 9 dni do Warty Poznań. Kamil Ogorzały, Krakowa 2, bo to na razie tak. Idź do Krakowi, no bo na razie nie grasz. Kopera chwalimy. Żeby jeszcze, wiesz, zrobić z niego złote dziecko. Złote dziecko Koper, teraz musi się odpalić. I teraz dajemy Koperowi ostatnią szansę, jak nie, no to będzie raczej na ławce siedział. Póki co, a może odpali się w późniejszym elemencie. W późniejszym sezonie, znaczy w późniejszej części sezonu. Okej, znowu trening Jaroszyński, wróci nam zajebisty zawodnik. Okej, wezmę udział, paki palą się do tego, żeby się zahabilitować. Pokaż palcem, jestem dobrze przygotowani. Dobra, ja już trochę jestem obsrany, bo to też istotny mecz. W sumie każdy mecz jest teraz istotny, jak się grało mistrzostwo. Dobra, ale jedyne co mogę zmienić to skład, a zmienię go z wami. Słuchajcie, ostatnio jak pomógł mi w komputer, to dobrze to wyszło. Posłuchajmy się trenerów i opinii wszystkich. I to wygląda tak. Kakabace, Jabłoński, Pestka, Oshima, Myszo, Rakoczy, Ture, Kalman. No fajnie, Kopera na rezerwę. Dobra, spróbujmy to. Dobra, panowie, pokażcie, że jesteście Krakowia, pokażcie, że jesteście mocni, gramy u siebie. Jesteśmy, raz tylko przegraliśmy to jeszcze z mistrzem kraju. Mamy zajebisty zespół, a co najważniejsze, mamy zajebistego trenera, który jest nawet lepszy od tego zespołu. Dobra, wracamy na boisko. Zrelak, wow, dużo szczęścia, dużo szczęścia. Szczepański, no ta Krakowia nie wygląda. Oj, kurwa mać, znowu tracimy pierwszy bramkę. Znowu mi, kurwa, pierdolicie całe popołudnie. Jak to jest możliwe, że my to robimy, kurwa, cały czas na treningach? Myszor! Kelman! Kurwa mać, proszę was, co jest z tą skutecznością? Nie, Kalman już idzie do zmiany. Kalman już idzie do zmiany, ponieważ my mamy sytuację, ale on ich nie wykorzystuje. Makuch czy Koper? Koper. We trust in the Koper. Musimy zaufać w jeden plan, a on się powiedzie. Zaufajcie mi, widzowie. Chociaż ja sam, nie wiem, czy ja sam sobie ufam w tym momencie. Myszor. Ture. Kurwa, gol, właśnie tak, kurwa. Tak jest, kurwa. Atanasow. Jaj, nad poprzeczką Gilia. Kurwa, remis. Remis z Wartą. No panowie, znowu dzieją się niedobre rzeczy. Remisujemy, tracimy punkty. Piąte miejsce w tabeli, Legia nam odjeżdża. A za chwilę Raków. Gotowy, ostrzy zęby na nas. Aj. Próbuję tak ścisnąć, kurwa, pięści i stopy w pięści. Umiecie zrobić pięść ze stopy, kurwa? Ja właśnie tak jestem wkurwiony, że to robię. Co myślicie o tym zawodniku? A ja kasy nie mam, żeby go wykupić. A to złożę ofertę. Co ty pierdolisz? Nie ma takiej opcji. Jasne, że nie kupię, wiesz? Bo nie mam szmalu. 2 miliony na zawodnika, za 2 miliony to mam, kurwa, 10 starych Słowaków, którzy zapierdalają cały sezon i to jeszcze na wypłatę sobie zostawię. Jestem pierdolnięty. Dawajcie mi Raków Częstochowa. Zaczynamy. Pierwsza minuta. Spokojnie, pięknie. Koper. Ale spalony. Tak. Nie. Tak. Nie. Co ty? Co tu się dzieje? Football Manager to moje życie, kurwa. Nigdy nie przestanę w to grać. Trzeba zmotywować obrońców. Jak na razie gramy dobrze, chociaż pechowo. O to chodzi. Rezygnujemy z grania po ziemi. Gramy długie lagi. Laga bonito. Rakoczy, refren, Rakoczy, Koper, kurwa, Koper, przełam się. Ja cię kręcę. Dowiak,
Rzutka w pole karne, Konopianka, wyjdziesz? Nie, stracił. Siedli na nas. Konopianka, ofiarnie, świetnie Konopianka, no to będzie docenione. W raporcie pomeczowym wspomnę o twojej heroicznej postawie. Ale niestety, wyjście wysoko, utrata piłki, niedobrze to wygląda. Nowak, Raków zaczyna się rozpędzać, Krakowie opada z sił. 8 minut do końca spotkania, Nowak, obiegówka, Wdowiak i Wdowiak nam pakuje bramkę. Mateusz Wdowiak, który grał kiedyś w Krakowie, wpierdala nam bramkę. No i chuj, Hakabadze kurwa jest rozjebany. Zajebiście, kurwa. I chuj, mistrzostwo odjechało, kurwa. Odjechało do Częstochowy. Hakabadze wraca po kontuzji, rozpierdolony jest po dwóch meczach. No niestety, panowie, zawijamy się, znowu piąte, szóste miejsce. Czułanie, kurwa, punktów na Warcie Poznań. Nie no, panowie, miało być siadanie na przeciwników, miało być, kurwa, ofensywa Krakowi. Dobra, słuchajcie, panowie, wygląda na to, że nie jesteście zadowoleni z tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie w klubie. O co tu chodzi? Pańskie rozmowy motywacyjne były mi niezrozumiałe i część z nas byłaby za... No bo, kurwa, problem, że to przeklikuję, chłopaki. Do końca nie ma znaczenia, co tutaj powiem, bo wy tak pierdolicie wszystko na boisku. Klikałem na początku sezonu, wygrywaliście. Klikałem w środku sezonu, przegrywaliście. To nie ma znaczenia, co kliknę. Problem jest, kurwa, w was. Rozumiesz? W tobie jest problem. Nie zwracaj mi uwagi, rozumiesz? Teraz to mnie zaskoczyliście, moim zdaniem nie jest mówienie wam tego, co chcielibyście usłyszeć. Czyli ja nie będę ci mówił, że grasz dobrze, bo ty tak chcesz usłyszeć. Ja ci powiem, jak będziesz grał dobrze. Tylko zgadnij, dlaczego ja ci nie mówię, że grasz dobrze. No, widzę, że łączysz kropki. Dobra, teraz wypierdalać mnie z biura, bo zaraz będę pił swoją poranną kawusię latę i wpierdalał swojego króla Sancika. Na chuj się patrzysz? Wypieprzać mi stąd. No, idź tam się modlić, kurwa, bo to nie ma... Wy zaczynacie szukać problemu tam, gdzie go nie ma. Rozumiecie? Wy musicie zapierdalać na boisku, a nie, wiesz, słuchać moich gadki motywacyjnej. Koniec z tym, kurwa. Wysyłam asystenta, nie mam ochoty z nami rozmawiać, tak? Wchodzimy teraz na boisko, robimy robotę. Jeśli okaże się, że my przegrywamy teraz mecz, a ja obiecałem, kurwa, jakaś rejestracja składu. A ja obiecałem górną część tabeli, a ja teraz przegram, no to możliwe, że jest dymisja. Nawet na tym streamie będzie dymisja, jeśli my przegramy kolejny mecz. Rozumiecie? Bo mnie wypierdolą z klubu. Zrobiłem dobre transfery, sprowadziłem dobrych ludzi. Puchar Polski, no to biorę od razu, nie? Chochlom. Porażka. Będąc szczerym, to jeszcze nie jest tragedia. Jest chujnia straszna, ale nie jest tragedia. Zobaczmy tabelę. Legia Warszawa, 2 remisy, 1 porażka. Po jednej porażce ma każdy na pewno, no, oczywiście, że tak. Krakowa tych porażek ma 2. Ja pierdolę, 8 miejsce, o Jezus Maria. A za nami jeszcze Warta z Lechią, ktoś nas przeskoczy. 3 zwycięstwa, 3 remisy, 2 porażki, no to jest tragedia. My nie mamy, kurwa, niczego do zaoferowania tej lidze. Widzę, że mam 2 punkty. A i tak skończy wyżej w tabeli od nas. Dobra, widzowie, ja puszczam Puchar Polski, idę się wysrać, wracam, jest 20 minuta i mamy 2-0 na liczniku. Dobra, robimy teraz tak, jak Krakowia przegrywa w Pucharze Polski z Koroną Kielce, rozdaję 20 subów. Rozdaję 20 subów, jak odpadam z Pucharu Polski. Zaczniemy od takich liczb. Nie, to nie jest odważnie, kurwa, coś myślę, że coś się może odjebać, jakieś karne. Ale zróbmy to, 20 subów. Mam nadzieję, że jak wrócę, to wszyscy tu będą napierdalać jakimiś pokrzampami z przewrotką, ktoś coś wypierdoli. Jezusie Chrystusie ekstraklasowy, spójrz na tą drużynę, rzuć na nią okiem. Zobacz, ile remisów, ile zwycięstw, ile my mamy potencjału. Ja daję chłopakom, mam młodym szansę grać. Pomiń. Jazda. Dobra. Chyba tak mi... Ja nie wiem, czy już iść srać. Ja może zobaczę pierwszą akcję. Dobra, widać, że wygramy. Dobra, to jest, no, dobra, to już, ja pewnie zamknę drzwi, to już pewnie gol będzie. Co jest, kurwa? Ale widziałem na kiblu 2 bramy Kopera, już się śmiałem sam do siebie, ale najbardziej mi się już to podobało, widzu, że wyobraziłem sobie przez chwilę, że ktoś tu wchodzi na czat do nas i wchodzi i jest bez komentarza, mecz Krakowi w jakimś pierdolonym 32p, czy tam 16-bitowym tutaj, kurwa, obrazku i ludzie się jerają, że Koper na pierdolną bramkę i tu nikt nie komentuje tego. Siedziałem na sraczu i tak się śmiałem, że kurwa, że ktoś sobie tu wejdzie i tak, że to jest jakaś transmisja jakiegoś spotkania w jakiejś gierce i ludzie sobie to oglądają i kibicują i nikogo tu nie ma. I nikt tu nie komentuje tego. Tylko co ludzie siedzą i to było urocze, ale no też się cieszę z Kopra, no kurczę. No, się uśmiecha, człowiek się uśmiecha, super. Fajnie, oczywiście to jest puchar, gdzie zespoły, no trzeba być świadomym, niektóre odpuszczają. Że na przykład ci zawodnicy, wiesz, oni mają 4,
4 tam dni odpoczynku i ktoś tu wystawił jakiś rezerwowy skład, czy coś w tym stylu. No ale tak czy siak mamy te puchary. Przechodzimy dalej, no chyba mogę śmiało powiedzieć, przechodzimy dalej. Pochwal zespół. Oj, 4-1. I rozpoczyna się tak zwane, wiecie. Wiecie, takie wiesz, jak... To jest tak, mówię, jak pierdzisz sobie, siedzisz sobie na kanapie, pierdzisz, a nagle... O! Coś, to nie był pierd. A nagle, a jednak nie, i wciągasz to gówno i nie, jednak to był pierd. Nice! Ale wiadomo, podkreślam, to jest puchar. Za chwilę robimy ligę. Jest motywacja po tym zwycięstwie. Mogę nawet teraz przegrać i nic by nie, nie wypierdoli z tego klubu. Bo Puchar Polski. Mogę nawet być piąty w lidze. Mogę być piąty w lidze, ale wygrać Puchar Polski i jedziemy z tym, kurwa, puchary, kurwa. Jedziemy w tym czerwonym busie przez Londyn i paradę robimy, gościu. A Kalman wali na 6-1. O, dobrze, jest, myślałem, ale po rękawicy. Po rękawicy, zanotujcie to, widzowie, po rękawicy. Ale ładnie, odblokowują się chłopaki, może potrzebowaliśmy czegoś takiego. Wyobraźcie sobie tak, mamy tu 6 bramek. Po jednej bramce w tamtych meczach tylko dorzucić. I wszędzie są, i mamy 3 punkty, jest lider. Super, mamy zabezpieczone puchary, świetnie. Widzew, też mocny klub, który zdobył w tym sezonie już 2 punkty. W 8 kolejkach, więc możemy mieć poważne problemy. Zajebiście. 5 tygodni bez Jabłońskiego. Elo, niestety. Rozpierdolił się nam jeden z lepszych obrońców. Znaczy nawet nie jeden, po prostu najlepszy obrońca. No najlepszy obrońca, no. Na tej pozycji, której grał. Mamy, kurwa, dziurę w statku, chłopaki. No ja rozumiem jeszcze 15 kolejka i dziura w statku. Ale mamy którą kolejkę? 9, panie prezesie. 8, ja gram 9. Tak. Tak. Wyjdę takim składem. I mam ciężko wyjebane. Jedziemy z tym, chłopaki. Dzisiaj gramy na luzie, totalnie. Pokażcie Brazylianę. Jesteście, kurwa, najlepsi. Jedziemy z tym. Gramy u... Nie, gramy na wyjeździe. Jedziemy, panowie. Musicie, kurwa, pokazać jaja. Schowaj to, kurwa, chodziło o umiejętności, jebany idioto. Mocne zgranie i na Piłsudskiego mamy 1-0 dla Widzewa. Kurwa mać, zaraz coś rozpierdolę. Zaraz coś, kurwa, rozjebie. Mergal, ja cię nigdzie nie banowałem, byczku. Na pewno cię za chwilę odbanują. Ale niestety ja dostałem bana na mistrzostwo w lidze. Niestety, tutaj w pizdę. Widzew nas, kurwa, ujebał, jak ma 2 punkty w tabeli. O kurwa, o Jezus, 3-0 dostajemy na Widzewie. To są jakieś jaja dzisiaj. Do autobusu, kurwa, nawet nie wejdziecie. No co, teraz zaczynacie strzelać, no. To nie wygląda nawet do... Kogo teraz mamy? Pogoń Szczecin, drugi. Drugi zespół, 12 miejsce. Przecież, kurwa, my spadniemy. Ja pierdolę. Jestem do zwolnienia. Jak nie zacznę wygrywać, jestem do zwolnienia. Pierdolę papierami. Muszę wygrać spotkanie, zacznę się zajmować papierami. Muszę szukać klubu. Gdzie jest Krakowia? Ja pierdolę. Nie ma szans nawet już, żeby dogonić Legii Warszawa. Co myśmy, kurwa, zrobili? Co wyście, kurwa, zrobili z naszym klubem? Wy chcieliście cały sezon zagrać? Jak my, kurwa, nie zagramy całego sezonu, bo mnie w połowie wypierdolą z tego klubu. A były takie dobre transfery. Co jest, kurwa, nie tak? Albo teraz załączamy tryb, że jest seria 5 zwycięstw i jedziemy, kurwa. Albo jest po klubie, nie jest koniec. Byliśmy zmęczeni po pucharach, teraz się rozkręci. Zobaczycie. Sukcesy na Wikipedii José Rudiniego. Doprowadzenie Kopera do formy, gdzie napierdalił, zrobił 3 bramki na Koronie. Pucharze, gdzie Korona wyszła 4 garniturem U19. Pogoń Szczecin na wyjeździe. Tak jest, José Rudini wchodzi na stadion, podjechał swoim, kurwa, Mercedesem. Wysiada, przechadzam się, wchodzę do szatni, gdzie się z chłopakami, witam się z prezesem klubu. I mówię tak, media od dawna się was szczepiają. Teraz macie okazję pokazać im, że nie mają racji. Obrońcy, ufam, że zrobicie różnicę. Sprawdźcie, żeby był dumny. Pomocnicy, wmachuj rękami, pleć dłonie, bawcie się dobrze na boisku, zagrajcie na luzie, musicie być łącznikami twardej obrony i dobrego ataku. Ufam, że zrobicie różnicę. Panowie, więcej nie mogę nic dodać. Taktyka jest taka, jaka, kurwa, została wylosowana, bo kliknąłem wszystko, co jest byle co. Jest, konoplianka, wrzutka w pole karne. Nie, no co za rynsztok. Czekaj, kurwa. Rzut karny? Ja pierdolę, daj. Dobra. Kto to podchodzi do tego rzutu karnego? Ja pierdolę! Kalman! Jest! 89. minuta! Kalman zdobywcą bramki! Defensywa totalnie, zamurować! I teraz zabetonowana Krakowia musi wytrzymać napór Pogoni Szczecin! Nie, trzymaj, na czas, stój! No i chuj z tym wszystkim. Po chuj dałem bardzo defensywny, mogę być pozytywny. Kurwa mać! Czemuście nie wytrzymali, kurwa? Czemuście, kurwa, nie wytrzymali 2 jebanych minut? To by wszystko zmieniło, byśmy osłabili lidera. A teraz jest 13 miejsce. Spadek, ja pierdolę. 12 dni do Radomiaka. Dobra, to jest to, widzowie. Ja wiem, że wy też wiecie, że to jest, kurwa, zwycięstwo. To jest Radomiak, kurczę, w sensie to jest dobry klub, ale musimy to zrobić. Fuck, boisz tego meczu, to jest remis. Dobra,
Odchodzimy z tego klubu. Wyjebali nas. Radomek nas wyjebał z klubu i tyle. Ogarnijcie się wszyscy. Ogarnijcie się. Tu nic się... Zostawiam was wszystkich, ale grajcie, grajcie. Ja wiem, że potraficie. Ja pierdolę. Dobra, chuj z tym streamem, chuj z tym kurwa klubem. Odchodzę. Nie prowadzę już niczego. Odchodzę. Dlaczego tak mi robicie pod górkę, jak ja was tak dobrze traktuję? Może przez to, że ja z tych konferencji wychodzę cały czas. To jeszcze karnego dostajemy. Broni Hrosso, świetnie. Ja pierdolę, rozdupcę zaraz ścianę i pójdę spać tylko nie drzwiami, tylko przez tą dziurę w ścianie, co ją rozdupcę. Wejdę do pokoju, do Agnieszki, rozpierdolę po prostu ścianę i położę się obok niej, pójdę spać. Śmiech szaleńca. Już. Ty nie ma już dawno. Aleście mi dali do dupy. Kurwa, nice. Brawo, 4-0 z Radomiakiem. No to nie, też kurwa odchodzę. Obraziłem się na klub, no. No na chuj się patrzycie, no co kurwa, nie widzieliście 4-0?